We are the superheroes, we can save the world. So come together, cause together we are one. Let's move it home. Hey, place that we go home. Hey, place that we know. We are the superheroes, we can save the world. Jest z nami high five, jest z nami Vicky Gabor, nasza reprezentantka Polski w konkursie piosenki Eurowizji dla dzieci. Cześć! Słuchaj, jesteś po pierwszej próbie, jak wrażenia? Super, w ogóle jest wszystko fajnie, to jest już druga próba, już nie mogę się doczekać, w ogóle scena jest super i no, po prostu bardzo dużo emocji, stresu, bardzo fajnych emocji, naprawdę jest bardzo fajnie wszystko. Dobrze, opowiedz nam, co zobaczymy tak naprawdę na scenie z twoim udziałem. Hajaj, nie chcę za dużo zdradzać, ale się naprawdę będzie dużo działo, a już wkrótce zobaczycie. Podpytam o ten język migowy, bo wiem, że na scenie pojawią się dwie osoby, które będą przekazywać język, przekazywać twoją piosenkę na język migowy. Skąd ten pomysł? Tak naprawdę, no to chyba dużo dzieci ogląda właśnie tą Eurowizję i też nie wiedzą, o co chodzi, więc chciałabym im wytłumaczyć, o co ta piosenka tak naprawdę jest, o czym ona jest i po prostu chciałam zrobić coś miłego dla nich, bo nikt jeszcze tego nie zrobił, więc chciałam po prostu dać coś od siebie dla nich. Widzieliśmy też wczoraj twój strój. On jest przepiękny i jest zdecydowanie jest wyróżniający się na tle innych strojów, innych reprezentantów. Skąd ten pomysł? Z kolei, kto zaprojektował ten strój? Bartek Indyka, który jest jakby, no, stylizuje mnie od... No, zawsze. I jest naprawdę super, więc pozdrawiam serdecznie. I tak naprawdę jakby, tak wyszedł po prostu. Nie mieliśmy żadnego pomysłu na to. Po prostu chcieliśmy zrobić coś fajnego i po prostu tak wyszło. Ale się bardzo cieszę, ale muszę przyznać, że te inne stylizacje innych uczestników też są bardzo fajne. Okej. Okay. Teraz pytanie bardzo ważne, ponieważ... Wiemy, że twoja piosenka już jest na YouTubie od ponad 2 miesięcy, w zasadzie nie, prawie 2 miesięcy. Jest bardzo często grana w różnych radiostacjach w Polsce. Jak ty się czujesz w roli faworytki, bo ta piosenka ma najwięcej odtworzeń na YouTubie. Znaczy, ja nigdy nie myślałam, że mogą mnie tak jakby odebrać z tą piosenką, że tak im się spodoba. Jestem bardzo szczęśliwa naprawdę, bo jak nie sądziłam w ogóle, ale to też przez moich fanów właśnie takich super, których mam, najlepszych na świecie. Super heroes. najlepszych na świecie, którzy naprawdę jakby stoją za mną i zawsze mi kibicują, więc tak, są naprawdę super i mam też rodzinkę, która też mnie wspiera, ale tak naprawdę nigdy się nie spodziewałam, że to będzie, że jakby no, spodoba mi się w ogóle ta piosenka, ale bardzo mnie to cieszy. Okej, okay, zapytam jeszcze w takim razie, jeżeli nie ty, to kto jest twoim faworytem, kogo najbardziej lubisz, jakie piosenki, a może któregoś z wykonawców? Znaczy tak naprawdę... Udało się zaprzyjaźnić może z kimś? Tak, tak naprawdę ze wszystkimi, bo mamy taki Euroclub, z którymi się jakby wszyscy się spotykamy i rozmawiamy ze sobą, mamy różne tam jakby zabawy, tańce. Dzisiaj właśnie też mamy ten Euroclub. Ale... Poznałam się właśnie z uczestnikami i lubię wszystkie piosenki, bo wszystkie mają swój taki smaczek i jakby wyróżniają się wszyscy, jakby nie są tacy sami i to jest naprawdę super. Okej, okay, a co z dorosłą Eurowizją? Czy ty w ogóle śledzisz ten konkurs? Wiesz może, jacy byli nasi reprezentanci? Może masz jakąś swoją ulubioną, taką topową eurowizyjną piosenkę? Oglądałam, lubię też Jamalę, Tuli oczywiście. O, tulimy. Tuli jest super. Też Jamalę, która wygrała, nie wiem, w którym roku dokładnie. 2016, podpowiadamy. 2016, wiedziałam. Ale w ogóle jest super. No, bardzo mi się podoba piosenka i no, trzymam kciuki za nią. Dobrze, Vicky, ostatnie pytanie, bardzo trudne, uważaj. Gdybyś wygrała Eurowizję Junior, to... Mam to powiedzieć? to bym się popłakała. I to by trwało bardzo długo. Potem bym jakby umarła na 2 minutki, potem bym wróciła i bardzo dużo rzeczy by się działo. Więc tak, ale tak, bardzo bym się cieszyła, bo to jest jakby moje marzenie, ale zobaczymy, no. Dobrze, Vicky, my życzymy ci oczywiście powodzenia na scenie w Gliwicach już w niedzielę. I co? Pozdrawiamy oczywiście fanów tak, Eurowizja.org. Pozdrawiamy.